Sezon dożynkowy możemy uznać za rozpoczęty. Jako jedni z pierwszych świętowali rolnicy i mieszkańcy gminy Lyski w powiecie rybnickim. Była oczywiście dziękczynna msza święta, był głośny na całą gminę korowód, ale były też anomalia pogodowe, które platały dożynkowym starostom nie lada figla. Impreza jest bardzo ważną. To jest święto ludzi pracy, święto ludzi pracy rolników. Więc to jest impreza ważna do nas, do rolników. No jak widać, jest nas tu dużo. Generalnie dożynki obchodzimy jako wyraz tradycji i takiego przywiązania do pewnych takich wzorców kulturowych, ale generalnie rolnictwa już nie mamy w powiecie takiego jak kiedyś, także możemy mówić bardziej o pojedynczych rolnikach, którzy mają tych kilkaset hektarów nawet, ale to jest wszystko. Generalnie to mamy już, to jest jakiś rodzaj już takiego, bym powiedział, no, powrotu do folkloru, do takiej możliwości wspólnej zabawy, ale generalnie rolnictwo nie jest już ważną częścią czy gałęzią życia gospodarczego, powiedzmy. Powiat Rybnik to jest przemysłowy rejon i to większość jest górników, a te mniejsze gospodarstwa po prostu nie było kalkulacji. Ludzie oddali albo wydzierżawili, no, utrzymują się z pracy w górnictwie. U nas jest dużo rolników, ale już tych większych, tych małych jest coraz to mniej. Jedno z większych gospodarstw to jest Hempest. Jest też państwo Zalasowie, co jest większe gospodarstwo, a tak tych mniejszych jest coraz mniej już. Ja myślę, że jest to gmina, która się rozwija, bo pomimo tego, że przemysł jest wokół, to rolnictwo się nie kurczy. Ja myślę, że jeżeli nie stagnacja, to nawet jest rozwój, bo patrząc po sprzęcie, który co roku tutaj przyjeżdża, no to jest to nowoczesny sprzęt. Wiadomo, że w tych komediowych takich, bym powiedział, sytuacjach w korowodzie, no to specjalnie bierze się ten starszy sprzęt po to, aby było trochę śmieszniej i ciekawiej, ale ja sądzę, że jednak pod względem rolniczym gmina również się rozwija.